Siema, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Lecimy. Zapraszam na górę. Dzięki. Miło cię znowu widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Mike, to jest główny punkt Już mojego za moment programu. Wszystkiego się dowiesz. Tylko dlatego, że Night Corps... Wiem, czyje fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Jefferson. Usiądź proszę, wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądałem... Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Dlatego chcę, żebyś go znalazł. Dlaczego akurat ja? Nie. Wolę korzystać ze... Słusznie. Udało ci się rozwiązać zagadkę śmierci poprzedniego. Ufam więc, że mogę... Wezwali. Nie możemy sobie pozwolić na szum. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byś... Żadnych gliniarzy, ku... Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. Czy włamywacz coś ukradł? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Mówiłeś, że straciłeś... Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano... I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z... Nie, nie mam po... Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno. Niewiele pamiętam. A może jakiś wszczep? Elizabeth też go nie widzi. Wszystko przespałam. Zmęczenie. I co ustaliła wa... Tu sprawa robi się naprawdę... Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy... Zasugerowali, że wszystko to musiał... Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. A ci ochroniarze z SSI? Co to za... Są na rynku od 15 lat, mają klientów w całym... O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? Myślę, że SSI może kogoś kryć. Weldon Holt w końcu zabił poprzedniego burmistrza. W dodatku przegrywa z Jeffem w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Jest coś jeszcze, o czym... To chyba... Tak, wszystko. Daj spokój. Jestem przy... To co? Chyba... W porządku. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. No to chodź, oprowadzę cię. Okej, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Muszę przyznać, że czasem mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycje współpracy ze strony Night Corpu, Biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na razie.
Jeśli Jet zostanie burmistrzem bez długów wdzięczności, to już będzie sukces. Crunchfood? To biuro musicie Jeta. Być z Jeffem naprawdę zapracowani. Jednostek dowodzenia, magazyn... Kampania. Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamawia śmieci. Ale rzeczywiście, Jeff ostatnio nie je niczego innego. Szczęśliwa rodzinka. To wasza córka? Tak. Zocznij. Zagra. Głosuj na Peraleza. Wydatki na kampanię i pensję sztabowców idą z naszego prywatnego konta. Dlatego składujemy tu materiał. To osobisty komputer Jeffa. Nie sądzę, żebyś znalazł w nim cokolwiek na temat włamania. Ślubna fotografia? Ciekawe tło. Zależało mi na niebieskich różach. No tak. Faktycznie nie mieli niebieskich, pamiętam. Zauważyłaś, żeby coś tu się zmieniło? Nie. Jeff mówił, że stracił przy... Nie było niczego nietypowego w otoczeniu? Jakby ktoś go tu zaciągnął siłą? Nie, niczego nie zauważyłam. Rzucę tu okiem, w porządku? Tak... Pistolet. To Jeffa? Nie, mówię, ale... Tak, to ten, po który sięgnął Jeff tamtej nocy. Wysoko zaszliście z Jeffem. Z Haywood do miejsc... Ma... Dla... Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze, nie wasza? Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Pewnie tak. Zaplombowane dziury po kulach. Ktoś próbował ukryć dziury po pociskach. Zakładam, że nie macie z tym nic wspólnego. Nie. Oczywiście, że nie. Jeśli chcesz iść na dach, to pozwól, że ja tu zaczekam. Jasne. Dziwne. Ten tech to prehistoria, ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Widziałem coś takiego na wojnie. Militech używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? Może gdzieś tu zobaczymy odbiornik? Widzę drugą antenę, obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Tylko co to tutaj robi? Nie wiem. Chyba powinniśmy sprawdzić, do czego jest podłączony.
Kable się tutaj kończą, ale musi być inna droga do środka. Rozgląd, Johnny. Zepsuty? Działał jeszcze kilka dni temu, ale rzadko z niego korzystamy. Coś jak chwilowa jazda na kwasie. Nawet fajnie, ale dziwne. Czy ten ekran często tak ma? Albo któryś z pozostałych? Nie rozumiem. No, tak jak przed chwilą. Nie widziałaś? Nie. Co takiego? Okej, nieważne. Możemy umieścić waszą ochronę na pierwszym miejscu listy podejrzanych. Sprofanowali naszą prywatność, skurwysyny! Pod moim dachem! Zużyte środki medyczne. Jutro złatał i nie zauważyłaś wcześniej... Gadasz do siebie? Coraz częściej. Że gwałcą nasze zaufanie? Od czasu, że obserwują każdy nasz krok? Typ. Że ukryli w naszym mieszkaniu pieprzony pokój pełen jakiegoś szpiegowskiego... Nie zauważyłaś. Ciekawe, jak długo już to przed wami ukry... Zbyt długo. Koniec z tym. W tym domu... Moja głowa... Coś nie tak? Jakaś dziwna elektronika. Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe.
Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze od... Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod dom. Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym... Nie widzę innej możliwości. To co zrobimy z tym nadajnikiem? Na razie nic. Najpierw... Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi. Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniej. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać. Vi, może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. Sprawdźmy to. Nie zgub ich, Vi. Wkręciłeś się. Możemy być na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiedzy albo chuj wie kto. Dobra, mordo. Nie się, no. Zgubisz ich, jak się nie pośpieszysz. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane.
Ludzie patrzą na polityków i widzą tylko fasadę. A za kulisami toczy się wojna o wpływy. To nie obywatele wybierają władzę. A kto? Grube ryby, ludzie cienie. Szpiegują takich peralezów, szukają haków, szantażują, manipulują wyborami. Wciągają nas w norce. Nie podoba mi się to, Johnny. Wszystko jasne.
No i co ty jesteś w środku? Info lepsze niż w kartotekach policyjnych. Zdjęcia, historia chorób, podatność na neuroplastykę to jakaś baza danych. A to skany mózgów peralezów. Biologiczne matrycowanie, neuroplastyczność. Kurde. Niebieskie, co to jest? Nowe połączenia neuronalne. Oni ich nie szpiegują, Johnny. Oni im mieszają we łbach. Czyli jak? Że ktoś tu dosłownie kontroluje naszych czystych jak łza polityków? Mhm. Te czerwone plamy to ślady pamięciowe w okolicach hipokampu. Widzisz, jak nachodzą na te niebieskie? No i co? Oni wdrukowują im nowe wspomnienia, zmieniają osobowość. To jakiś grubszy syf, Johnny. Ja pierdolę. Mają tu też inne króliczki doświadczalne poza peralezami. Ściągnij te dane. Będą chcieli je odebrać i wtedy się odsłonią. Kurwa, kasują całą zawartość. Nakryli nas. Wiedzą, że ktoś im grzebał w bazie. Well, shit. To wiedzą też, kto grzebał. Ty? Masz jakieś wieści? Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby... Stop! Nie przez telefon. Jasne. Niedługo u was będę. Nie. Ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Nie, będę. No to Eloszko. Na co się idzie? Ja nie mogę to skorzyć. Ale gówno. Co to ma znaczyć? No cześć. Muszę mi się tutaj. Usiądziesz? Dziękuję, że przy... Dlaczego sp... Bo muszę ci coś wyjaśnić. Więc mów, Przepraszam, jestem trochę roztrzęsiona. Widzieliśmy się nie... Nie, to znaczy... To dłuższa historia, po prostu... Nigdzie... Jego osobowość... Na moje... To znaczy? Przestał czytać?
Zapomniał o ulubionym filmie, zaczął słuchać innej Raz zaproponowałam mu wizytę na grobie jego brata, a on odpowiedział, że przecież jest jedyna... Wtedy zaczęłam się domyślać, że dzieje się coś złego, coś... U siebie... Po pewnym czasie znajomi wytknęli mi parę razy, że dziwnie się zachowuje. O, to musiało być trudne. Było. Więc wiedziałaś, co mogę odkryć? Nie wiem kto, jak, ani dlaczego, ale ten ukryty pokój w naszym mieszkaniu. Co z nim? Jestem pewna, że już go wcześniej widziałam, ale musiałam wszystko zapomnieć. Przerażające, co? Próbowałam. Ale on był na wszystko ślepy. Kiedyś wspomniał mi o wycieczce, na której przysięgam. I opowiadał mi o niej z takimi szczegółami, że prawie w nią... A może to ty zapomniałaś? Może tylko tobie? Jezu, nie wiem. Którejś nocy zobaczyłam obcego człowieka w mieszkaniu, grzebał przy monitorach. Byłam już wtedy w takim stanie, że nie wiedziałam, czy wierzyć własnym... I nic nie zrobił? Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Rano poszłam po... Niech... Ich człowiek tylko się uśmiechnął i zapewnił, że musi... Oczywiście pokazał mi nagranie z monitoringu. A następnego dnia dostał... Od kogo? Od nich. Kimkolwiek są oni. Po drugiej stronie usłyszałam tylko zniekształcony głos. Grozili? Powiedzieli, że stąpam po cienkim lodzie. Że jeśli będę dalej drążyć, że... A potem wymazali połączenie. Jakby... Dlatego błagam cię, Vi. Jeff, od tego zależy je... A może mówisz mi to wszystko, bo tak cię uwarunkowali? Może włożyli ci te myśli... Wiem tylko tyle. Albo tak ci się wyda... A co zrobi Jeff, jeśli mu powiesz? Znam go. Nie. On nie może się... Wiedział... Nie miałam wyboru, nie... Chciałaś, żeby wszystko... Wygodne? Masz świetne życie, sławnego męża, pieniądze. Myślisz, że dobrze się bawię? Nie masz pojęcia. A jaki mam wybór? Lepiej zginąć? Więc mam okłamać pra... Powiem Jeffowi, że SSI szpiegowało dla jego przeciwnika, Holta. Ty... A jeśli się nie... Twój wybór. Ale pomyśl o konsekwencjach. To nie ty będzie... Naprawdę zwolnisz SSI? Grozili ci przecie. To, co nam robią, to jedno. Ale nie pozwolę, żeby obcy śledzili każdy nasz ruch. Co za różnica. Biorę na siebie całe ryzyko związane z SSI. Ciebie proszę tylko... Ta. Umówię cię z Jeffem w Reconciliation Park. Będzie tam na ciebie... Nie mam pojęcia, czy będę jutro pamiętać jeszcze te rozmowy, ale liczę, że ty nie... Nie zapomnę. Ale to wszystko... Do zobaczenia. Przejebane, co? Nie chciałbym być na jej miejscu. Swoją drogą, nakładające się na siebie wspomnienia, zmiany osobowości. Coś ci to przypomina? Ale my przynajmniej wiemy, co jest grane. Wyjdźmy stąd. To jak? Gotowy? To co inne... O. Wiesz. No i co? Za Tomką Spirą stoją prawdziwi skurwiele, Vi. Nawet za cenę życia Perales. Cholera wie, jaki numer wykręci nowy burmistrz pod dyktando władców ma... Ale tak. Od tego, co powiesz, może zależeć ich życie. Thank you.
możemy? No, cześć. Wiedzieć czy powiedzieć. Tak? Nie ma żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. Wiemy, co chcesz osiągnąć. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Kurwa. Witaj, Vi. Musimy porozmawiać. Tak, wiem. Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem, wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali. Tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dla tego sukinsyna Holta. Opowiesz mi coś więcej? Li? SSI nie pracowało dla Holta. Tonie cię w głębszym bagnie niż myślisz. To znaczy? Włamali się wam do mózgów, Jeff. Tobie i Elizabeth. To ma być jakaś zabawna metafora? Nope. Dziwne sny, zaniki pamięci, pomieszane wspomnienia to nie efekty przepracowania. Nie wiem, co chcesz mi powiedzieć, ale nie podoba mi się kierunek tej rozmowy. Obudź się. Twój mózg jest bardziej przeorany niż porno z wypożyczalni braindance'ów. Nie płacę ci za uprawianie ze mną jakichś gierek. Mów wprost. SSI pracuje dla ukrytej siły, która manipuluje twoim życiem. Wiedziałeś, że w twoim mieszkaniu znajduje się ukryte pomieszczenie?
do rzeczy. Umieścili tam sprzęt, o jakim ci się nie śniło. Ci ludzie wiedzą o tobie i twojej żonie wszystko. Obserwują każdy wasz ruch. Ktoś próbuje programować ciebie i twoją żonę. To brzmi jak scenariusz filmu. Widziałem skany waszych mózgów, zmiany połączeń neuronalnych. To nie film, Jeff. Robią to od dawna. Tobie i Liz. Zmieniają wam wspomnienia, upodobania, może nawet poglądy. Jak mogłem o tym nie wiedzieć? Nie możesz polegać nawet na swojej pamięci. Jeśli to prawda, nigdy nie będę wiedział, co w moim życiu jest prawdziwe, a co jest kłamstwem. Czekaj, był jeszcze ten włamywacz. Muszę do niego dotrzeć. Nie wiem, jak do niego dotrzeć. Nie, dorwę najpierw jego, a potem tych ludzi. Zdemaskuję tych skurwieli i zobaczymy, kto ma kogo w garści. Najgorsze, co można zrobić człowiekowi, to ukraść mu jego prawdziwe ja. Też spróbowałbym walki. Zrobili ze mnie zwycięzcę i kiedyś tego pożałują. Na razie pozwolę im myśleć, że są górą. Powodzenia. Mój Boże. Muszę to jakoś powiedzieć Liz. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Zrobiłeś już wystarczająco dużo. Teraz musimy czekać. Co dalej? Nadal chcesz być burmistrzem? Nie zrezygnuję teraz! Nie po to startowałem w wyborach! Poczekam na odpowiedni moment i wtedy uderzę. Czy nie tego właśnie chcą? Dostaną więcej niż się spodziewali. A ty swoje pieniądze. Do zobaczenia, Vi. Powodzenia. Powodzenia. I co o tym myślisz? Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. Kosmici. Haha. Jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. Czyli kosmici. To bez znaczenia. Najważniejsze, że facet podjął rzuconą rękawicę. Mój człowiek. Mam nadzieję, że się podobał. Załapkujcie. Koniec kolejnego. Do zobaczenia. Bocznego.